ustawa nie dotyczy rekompensaty, niestety. To wersja senacka tej ustawy miała dotyczyć rekompensaty, ale w Senacie ona została zatrzymana przez Komisję Obrony Senatu. Za to w Kongresie, gdzie została uruchomiona nagle w końcu zeszłego tygodnia, ma dotyczyć restytucji, czyli zwrotu mienia lub zwrotu finansowej wartości tego mienia. Przypomnijmy, że może to dotyczyć aż 20% nieruchomości, wartości nieruchomości w Polsce. Mówimy o gigantycznych roszczeniach. To jest po prostu, znaczy to nawet nie są roszczenia, to jest, gdyby do tego doszło, to byłaby po prostu katastrofa narodowa dla Polski, rzecz zupełnie niebywała. Mam nadzieję, skąd to przyspieszenie?